Rodzaje materiałów na podsufitkę dachową. W większości przypadków domy jednorodzinne mają dachy strome, których połacie są wysunięte poza obrys ścian zewnętrznych. Można co prawda pozostawić taką krokiew nieosłoniętą, jednak znacznie bardziej estetycznym i praktycznym rozwiązaniem jest wykonanie wykończenia połaci dachowej od spodu. Służy temu podsufitka dachowa, nazywana również podbitką dachową. Może być wykonana z różnych materiałów. Podsufitka dachowa drewniana. Drewniana podsufitka podkreśla naturalny charakter budynku i prezentuje się szlachetnie. Podsufitki drewniane zazwyczaj wykonuje się z gatunków drewna krajowego, takich jak sosna, z charakterystycznymi i dobrze zarysowanymi słojami i sękami. Pod wpływem promieni słonecznych ciemnieje i z czasem nabiera barwy żółto-brązowej. Świerk. Jeśli jest dobrze zaimpregnowany, przez kilka lat nie powinien ściemnieć. Modrzew. Posiada lekko czerwony kolor, a podczas starzenia się nabiera odcieni szarości. Wśród egzotycznych gatunków drewna warto zainwestować w te, które są najbardziej odporne na szkodniki i wilgoć. Modrzew syberyjski, świerk skandynawski o bardzo jasnym kolorze. Podsufitki drewniane tworzą szczelną powłokę, dzięki której zwiększają termoizolacyjność poddasza. Aby podsufitka z drewna służyła przez lata, należy ją zaimpregnować lakierem, lakierobejcą lub olejem. Podsufitka dachowa z PCV. Podsufitka dachowa z PCV jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, nie wymaga zabiegów konserwacyjnych, jest odporna na korozję i na działanie pleśni oraz grzybów. Podbitki dachowe z PCV są stosunkowo lekkie i łatwe w montażu. Dostępne są dwa rodzaje paneli PCV typu siding. Tworzą je cienkie i długie na 3-4 metry elementy imitujące kilka cienkich desek. Są łatwe w przycinaniu, mogą występować w formie pełnej lub perforowanej. Panele dwuwarstwowe komorowe charakteryzują się większą sztywnością, warstwa wewnętrzna wykonana jest ze spienionego PVC, a zewnętrzna z twardego. Ich długość wynosi 4-5 metrów. Podbitki dachowe wykonane z PVC są trwałe, jednak w przypadku zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych podbitki plastikowej raczej nie da się naprawić. Trzeba wymieniać poszczególne elementy, co może wiązać się z demontażem całej konstrukcji. Ponadto pod wpływem bardzo wysokich temperatur podsufitka z PVC może się kurczyć i wypaczać. W związku z tym nie powinno się stosować paneli PVC przy dachach blaszanych, które szybko się nagrzewają. Podsufitka dachowa blaszana. Podsufitka blaszana może być wykonana z blachy lub trwałej stali, a najbardziej rozpowszechniły się panele stalowe. Podbitka blaszana jest trwała i żywotna. Nie ma ryzyka odkształcenia lub wypaczenia pod wpływem wysokiej temperatury. Mogą imitować drewno. Podsufitkę blaszaną należy jednak regularnie konserwować, aby zabezpieczyć ją przed rdzą. Podsufitka dachowa aluminiowa. Można również zdecydować się na podbitkę z aluminium. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne i łatwością w montażu. Nie wymaga konserwacji, jest pokrywana powłoką ochronną, zazwyczaj z poliestru, rzadziej w postaci powłoki poliamidowej i anodowo-tlenkowej. Panele aluminiowe mogą mieć gładką lub perforowaną powierzchnię. Podsufitka dachowa drewnopochodna. Kolejnym z rozwiązań jest podbitka drewnopochodna, wytwarzana ze świeżych wiórów drzewnych zmieszanych z żywicami. Podsufitkę drewnopochodną pokrywa się farbą akrylową, która ją zabezpiecza i nadaje jej określony kolor. Tego typu podsufitki są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza opady i wysokie temperatury. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejny odcinek wideobloga. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku.